Cześć! Witamy Was po krótkiej przerwie. Nie takiej krótkiej, ale wracamy z podwójną siłą. Mam nadzieję, że spodobają Wam się nowe odcinki. No i co, zaczynamy. Dzisiaj będzie metamorfoza Aliny, która jest sportsmenką i dokładnie trenuje wioślarstwo. Chciałaby zmienić trochę swój wizerunek bardziej na taki kobiecy, casualowy, żeby tak się poczuć... Tak pewnie ubierać się na co dzień, ale poczuć się bardziej kobieco, gdyż ta sylwetka na pewno tymi treningami i tym obciążeniem fizycznym na pewno trochę rozbudowała Alinę ramiona. Więc będziemy tutaj się starały zrobić taką bardziej kobiecą sylwetkę, ponieważ te ramiona wiadomo są większe, to też to troszeczkę jest bardziej męskie, ale Alina jest naprawdę śliczną kobietą, więc myślę, że będzie nam super. Trzeba zaraz sami... Zresztą nie będziemy przedłużać i zapraszam Was do... No więc tak, jest z nami Alina. Cześć. Cześć, przedstaw się krótko, powiedz sobie. Jestem Alina, jak już mi powiedziały. I cały czas zajmuję się sportem od dziecka, więc jakby cały czas jest trening, praca, trening, studia, trening, praca, trening, studia. I to jest taki tryb, ale jednak moja sylwetka jest taka właśnie, czemu mówię, wysportowana, aczkolwiek i styl ubierania też jest taki na sportowo. I pomyślmy o tym, że ja już idę z wiekiem, a ja też jestem na sportowo i chciałabym właśnie coś zmienić, żeby to było bardziej kobiece i bardziej już tak na poważnie, mimo że bo i tak... masz lat, Alina? 26. Ojej, na poważnie. Więc stara. Jestem już teraz starsza, znaczy no już bym chciała taka być, wiecie, no bardziej może kobieca, tak, bo sport to sport, tak, ale już idę bardziej do pracy, tak, i bardziej bym chciała też wyglądać, pokazać się, umalować się, dobrze ubrać odpowiednio. Dokładnie. Też ja nie jestem zupełnie za tym, że mamy 40 lat, ubieramy się jak 40-latek, mamy 50 lat, no. Ubieramy się jak 50-latek. Nie, ubieramy się to po prostu w to, co jakby nam pasuje i też do naszej sylwetki, figury i po prostu to, co nas nie zaburza i jakby gdzieś tam... Żebyśmy czuli się w tym dobrze. Dokładnie, żebyśmy czuli się w tym dobrze. Nie ma co, że tak. Szarpanych spodniach, ok, noś, ale na przykład nie noś boyfriendów, jak masz to szerokie biodra, bo będziecie to, wiesz, poszerzać i wycieranie i tak dalej. Więc wszystko jest dla nas i bawmy się modno, tylko czasami po prostu trzeba wiedzieć jak. Fajnie no. Wiedzieć, jak się ubrać, tak, tak. Tak, z kasą, no, wiesz, bardziej kobieco, żeby poczuć ten feeling, taki, no. Wiesz, żeby tak. Się faceci oglądali. No zawsze się pewnie oglądają, ale dobra. To co, Alina, no to kurczę, dzisiaj, bo sami tymi też również my się zajmiemy. Nie będziemy tutaj specjalnie zmieniać ani koloru, ani skracać się Alinie włosów. Mamy tutaj bardziej taki pomysł, żeby ci po prostu jakby włosy zakręcić. Okay. Mamy super sprzęt, który zobaczycie do kręcenia włosów. No i co, ja ci pomogę tutaj ze stylizacją, Anita z make-upem, taki pewnie na co dzień bardziej ten make-up, tak? Taki, żebyś też potrafiła sobie gdzieś tam go sama później. A ja ci pokażę tam parę jakichś trików. Myślę, że będzie fajnie. No, więc zaczynamy. Tak, zaczynamy po prostu. Wspominałam o sprzęcie do kręcenia włosów. Jest to właśnie taka lokówka, w której zaraz Wam zaprezentuję. Włosy zakręca się w ten sposób. Trzymaj linę. Bierzemy sobie w zależności od tego, jaki chcemy mieć skręt i czy ma być większy czy mniejszy, taką ilość włosów. I teraz ja wezmę, myślę, że będziemy robiły troszkę taki może większy, więc zrobię troszeczkę większej ilości. No. I mamy tutaj skręt w lewo i skręt w prawo i z środka. Czyli jeżeli mamy skręcać włosy z lewej strony, to robimy na skręt w lewo. Jeżeli z prawej, w prawo, tak? I tutaj mamy taki dźwięk, gdy już te włosy się zakręcą. Thank you.
Tak. Anina już ma włosy pokręcone, Anita zrobiła makijaż. Myślę, że z tego makijażu skorzystasz również na to dzień, bo pokazała ci cienie, których używa i tak dalej. A ja ci tutaj dodałam do tych włosów takie kolczyki, które jakby będą pasowały do stylizacji. A ty tutaj idziesz ubierać Alinę, a my zaczynamy metamorfozę. Dokładnie. Dobra, Alina, mamy tutaj gotowy look. Jest to look na co dzień. Ma tu żakiet w kratę, ma dokładnie marynarkę, która jest w tym sezonie bardzo modna. Krata jest jak najbardziej trendy i wszystko w kratę noście w ogóle jest to super trend, mi się też bardzo podoba. Więc tak, masz tutaj marynarkę, ona nie podkreśla twoich ramion. Masz tutaj też taką czarną sukienkę, którą zaraz zaprezentujemy z golfem. Ona raczej zmniejsza ramiona, więc zobaczycie też, jak ona ściągnie tą marynarkę, jak będzie w niej wyglądała. Mamy tutaj też torebkę Chanel. I mamy tutaj buty z White House'a, bardzo fajne botki, polecam, miazga. No i co? Kolczyki do tego i kapelusz, z którym wyglądasz no niebanalnie wręcz. Kapelusz mamy z White House'a, marynarkę mamy ze Stradivariusa, sukienkę z Zary, zegarek Gucci. Myślę, że wyglądasz bardzo kobieco, nie jesteś przebrana, a wyglądasz naprawdę tak no niebanalnie wręcz. No i ślicznie. Więc zaraz zobaczysz efekt. Więc jesteśmy już razem. Co? Jesteś gotowa na odsłonę? No tak. Dobra, to przystawmy nowy. 3, 4. O! Wow! Bo jak nie, jak to coś zupełniałaś inne, tylko że po prostu no, tak zrobiono jak kobieta. No dobra, to dziękujemy Wam, że nas oglądaliście i zapraszamy na kolejne metamorfozy. I pa pa! Pa, pa. Trzymajcie się, oglądajcie nas, dajcie suba.